Witam Was bardzo serdecznie we wtorek 13 lipca, a Słowo Boże na dziś czytam z Psalmu 3 i 1 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga, ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Maria powiedziała, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. I jeszcze słowa pieśni księdza Pawła Gerharda. Leżałem skrępowany, a Tyś mi wolność dał. Gdym hańbą był odziany, Tyś szatę chwały wdział. Sam nędzę mą przykryłeś i wywyższyłeś tak. I tak mnie obdarzyłeś, że słów dziękczynnych brak. Myślę, że szczególnie ciekawe są dzisiaj te słowa Psalmu 3, a to dlatego, że jest to Psalm Dawida, który napisał on, kiedy uciekał, kiedy był prześladowany przez swojego syna Absaloma. Znamy, myślę, dobrze tę historię, wiemy, co tam się wydarzyło. Przykra rodzinna sytuacja. Absalom zdradził swojego ojca, chciał go zabić, przejąć tron i koronę i zwrócił się przeciwko swojemu ojcu. Ten, będąc zaskoczony, musiał wpierw uciekać, obawiał się o swoje życie. O mały włos ten spisek odniósłby sukces, odniósłby powodzenie. I właśnie w tych okolicznościach powstają te piękne słowa, które z jednej strony wyrażają no właśnie ten głęboki strach, trwogę, może i smutek, zwątpienie czy zawiedzenie, jakie przeżywał Dawid, bo jeśli na przykład przeczytamy wcześniejszy werset jeszcze niż przed chwilą przeczytałem, tam Dawid mówi tak: Panie, jak liczni są moi wrogowie, jak wielu przeciwko mnie występuje. A jednocześnie są to słowa, które wyrażają bardzo głęboką wiarę i zaufanie, że Bóg pomimo tych wszystkich wrogów, pomimo tego, że tak wielu ludzi przeciwko niemu się zwróciło, On go uratuje. On pomoże mu wyjść z tego kryzysu. I tak od wersu 6 czytamy: Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się tysięcy ludzi, chociaż wokoło przeciwko mnie się gromadzą. Powstań, o Panie, ocal mnie, mój Boże. Ty strzaskałeś szczęki wszystkich moich wrogów i połamałeś zęby bezbożnym. W Panu nasze ocalenie. Ty błogosławisz swojemu ludowi. I rzeczywiście wiemy, że tak jak napisał to Dawid, tak się wydarzyło. Ostatecznie Dawid uratował siebie i swój tron, swoją władzę. Niestety jego syn zapłacił za tę zdradę najwyższą karę. Bóg uratował swojego wiernego sługę. Myślę sobie, że te słowa są pewnie dla wielu z nas bardzo aktualne i dotykają naszej rzeczywistości. Właściwie chyba w życiu każdego z nas zdarzały się, czy zdarzają takie właśnie sytuacje, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy otoczeni przez tysiące wrogów. Owszem, z jednej strony wiemy, że Słowo Boże, Pismo Święte uczy nas o tym, że jeśli to tylko możliwe, powinniśmy żyć ze wszystkimi w zgodzie. No ale właśnie, nie zawsze jest to możliwe i często zdarzają się na naszej drodze tacy ludzie, którym nawet niekoniecznie musieliśmy wyrządzić cokolwiek złego. Niekoniecznie musieliśmy w jakikolwiek sposób nacisnąć im na ten przysłowiowy odcisk. A mimo to oni zwracają się przeciwko nam. Mimo to chcą nam zaszkodzić, zatruć nasze życie, wykonać, wyrządzić jakąś szkodę. I to wszystko często prowadzi nas do nerwów, do smutku, do załamania, do zwątpienia, do chęci jakiejś ucieczki czy poddania się, zrezygnowania ze wszystkiego, co robimy, byle tylko
zaznać trochę spokoju, trochę odpoczynku, by uwolnić się od tych toksycznych ludzi, którzy nas otaczają. I być może także dziś taka sytuacja spotyka Ciebie, drogi słuchaczu. Być może i dziś wiesz, że przyjdzie Ci mierzyć się właśnie z takimi ludźmi, którzy niszczą i zatruwają Twoje życie. Mimo wszystko jednak módlmy się tymi słowami psalmu trzeciego i pamiętajmy także o słowach Marii, które dziś słyszeliśmy, o tym, że Bóg wielkie rzeczy czyni w życiu wiernych Mu ludzi. I módlmy się o to, by Pan Bóg ochronił nas przed tym wszystkim, co złe. By ochronił nas przed tymi ludźmi, którzy chcą nam zaszkodzić, którzy chcą nas zniszczyć. A jednocześnie, by dawał nam tyle mądrości, tyle rozwagi i roztropności, byśmy to my nie byli tymi, którzy szkodzą i krzywdzą drugiego człowieka. Byśmy na zło odpowiadali zawsze dobrem. By nasze świadectwo zawsze świadczyło o tym, który jest miłością, a nie o tym, który szerzy na świecie zło. Życzę Wam dobrego dnia, by Pan Bóg chronił Was przed tymi, którzy szkodzą i niszczą. Do zobaczenia.